Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was i zaczynam od update'u dotyczącego kardiganu. No, jak możecie zauważyć, jeden rękaw jest skończony. Ja bym Wam chciała pokazać, może mi się uda, albo mi się nie uda. Skończyłam jeden rękaw. A jak mam tak rękę, to z tej strony jest długość odpowiednia, z tej jest trochę przykrótkie, ale podejrzewam, że blokowanie pewnie jeszcze trochę zmieni. Mam do skończenia drugi rękaw i czy ktoś zauważył, musiałam podebrać jednak ze ściągacza i muszę skrócić całość, żeby zrobić drugi rękaw, bo włóczka mi się skończyła, więc będę skracać prawdopodobnie o długość tego ściągacza i będę go robić po prostu wyżej o ten ściągacz, więc jednak ten kardigan będzie taki crop topowy. Doszłam do wniosku, że jeśli zrobię ten drugi rękaw i długość tego kardiganu nie będzie mi się podobać i zdecyduję, że jednak wolałabym dłuższy, to po prostu będę musiała ten dodatkowy motek domówić u Violi. Jeszcze mam też do zrobienia sznureczki z dwóch stron, także jest co robić, jest co robić. Ten rękaw udało mi się zrobić od wczoraj do dzisiaj. Jeszcze Wam pokażę tutaj, tu pod pachą. O, nie wiem, czy widać, jest taka krecha na tym rękawie, bo z tych czterech nitek jedno oczko jakby mi uciekło i odstawało i nie było to jakoś znacznie widoczne, ale stwierdziłam, że ja tak nie chcę, więc prułam i mam nadzieję, że blokowanie też naprawi tą krechę i że nie będzie tego tak widać. Jeśli chodzi o sam kardigan, to bardzo mi się podoba. No, długość jest taka jeszcze nie taka, jak być powinna. W sensie, no, jeszcze będę pruć. Więc tak, jak zrobię drugi rękaw, naprawię ściągacz, to wtedy jeszcze nie zamknę tego kardiganu. Myślę, że go po prostu przymierzę i zdecyduję, czy chcę taką długość, czy jednak będę domawiać ten motek. Zastanawiałam się też, czy po prostu nie zostawić tych oczek niezamkniętych i nie zblokować tego kardiganu, zanim zdecyduję, czy domawiać motek, bo myślę o tym, żeby zblokować go na wieszaku. Powiesić go na wieszaku i żeby on się trochę wyciągnął. Jeśli by się to udało, to wtedy nie musiałabym domawiać tego motka i byłby takiej długości, jakbym chciała. To samo rękawy. Także dzisiaj biorę się za drugi rękaw. Dzieciaki do wieczora mają być u dziadków, więc jeśli zrobię to, co mam zrobić, czyli zaraz lecę pakować Wasze koszulki, bo jutro, dzisiaj jest niedziela, a jutro chciałabym je wysłać. W
części, którą już mam gotową, to resztę czasu po ogarnięciu mieszkania chciałabym właśnie przeznaczyć na rozpoczęcie tego drugiego rękawa. I może udałoby się go dzisiaj skończyć. Jeśli tak, to zostanie mi prawdopodobnie na jutro właśnie ten ściągacz u dołu i będę go blokować. I będę mogła się zabrać już za czapę dla Feli i co ja tam mam jeszcze na drutach? Chyba teraz? Aha, spódnicę, tak. Także tak. Dlatego pędzę teraz ogarniać mieszkanie. Dlatego pędzę teraz pakować koszulki. Później ogarnianie mieszkania. Szybki obiad. Szybki obiad i będę próbowała dziergać dalej. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym wejściu. Cześć, witajcie kochani, z tej strony Nite Story, a to jest mój vlog dziewiarski, w którym pokazuję, co dziergam, co skończyłam i co mam w planach nowego wydziergać. Dzisiaj przychodzę do Was z moim ulubionym jesiennym kubeczkiem. Nie pamiętam, od kogo jest. Wiem, że w zeszłym roku kupowałam go przez Instagram i oznaczę Wam w opisie, skąd ten kubek pochodzi, gdybyście też chciały sobie taki sprawić. Ten kubek idealnie nadaje się na taką porę jak teraz, więc jak wjeżdża jesień, to wjeżdża też ten kubek. Dzisiaj mam idealną pogodę, typowo jesienną, czyli rano chłodno, a później już fajne słoneczko i taka złota polska jesień. I ja zamierzam to po południu oczywiście wykorzystać, jak dzieciaki wrócą z przedszkola, ale póki co chciałam Wam pokazać, co u mnie, co powinnam już mieć skończone, ale niestety się nie udało. Zamierzałam wystąpić dzisiaj, już po tym czasie, w moim pięknym kardiganie od Weroniki, Handmade State of Mind, Eyrie Essentials, ale niestety skończyłam moje rękawy, prując dół. Mówiłam Wam, że będę brała właśnie włóczkę z ściągacza, dlatego go nie zamykałam w ostatnim filmie. No i dobrze zrobiłam, bo sprułam na ten rękaw, poświęciłam cały ściągacz, ten z dołu i jeszcze trochę. Więc siłą rzeczy mam dwa rękawy, dwa piękne rękawy, prawie skończony piękny kardigan, ale jednak musiałam się odezwać do Violi, ponieważ brakło mi tej włóczki. Podejrzewam, że to też dlatego, że źle sobie nabrałam oczka, też o tym wspominałam, źle sobie nabrałam oczka na ten rozmiar, jakby nabrałam na rozmiar większy. I przez to mi brakło. Nie skończyłam go, nie mam włóczki, znaczy nie mam jej jeszcze, bo włóczka czeka na mnie w paczkomacie, a paczka przyszła w momencie, kiedy weszłam do domu. Także już stwierdziłam, że nie będę się wracać. Odbiorę ją sobie, jak będę szła po dzieciaki i będę kończyć ten dół. No to już naprawdę jest niewiele. Niewiele i w kolejnym vlogu, no już, jak już w kolejnym vlogu mi się nie uda, to nie wiem, czy mi się uda. Tak. Zrobię dół i zostawiłam sobie sznureczki jako taką wisienkę na torcie na sam koniec, tak żebym już wtedy odczuła, że skończyłam i że mogę w nim śmigać. Będę go jeszcze oczywiście blokować. Podejrzewam, że tutaj pójdzie dość szybko z racji tego, że to jest właśnie taka puchata włóczka. Nie jest to taki typowy wełniany sweter, który jest turbo ciężki, tylko ten jest właśnie bardzo leciutki, jak na to, że robiłam go cztery nitki. Jestem nim zachwycona. Viola się trochę bała o moje farbowanie, czy mi się na pewno podoba, ale ja naprawdę uwielbiam ten kolor. Uwielbiam ten kardigan i na pewno chciałabym w przyszłości jeszcze coś z tej włóczki zrobić, tylko w innym kolorze.
Marzy mi się właśnie ta włóczka w kolorze złocistej gruszki. Jest po prostu, ten kolor jest przepiękny. Kto wie, może drugi taki kardigan, a może jednak sweter. Nie wiem jeszcze na co się zdecyduję, ale na pewno ta włóczka zawita na moich drutach w przyszłości, bo jest cudowna. I Viola naprawdę robi świetną robotę. Ja jestem zachwycona i naprawdę i nie mogę się doczekać, żeby w końcu móc nosić ten kardigan. No ale oczywiście, jak mi się nie chciało pruć, to teraz musi mi się chcieć czekać. I tyle na temat kardiganu. Czy ja w ogóle coś w tym odcinku pokażę skończonego? Tak, jedną rzecz. I to będzie bardzo mała rzecz. I to nie będzie czapka dla Feli, to będzie jeszcze mniejsza rzecz, ale przechodząc do czapki dla Feli, nie skończyłam. Nie skończyłam, mimo że myślałam, że mi się uda i bardzo chciałam wszystko spiąć. W czasie to niestety, z racji, że miałam bardzo mało czasu w tym tygodniu, to mimo że moje prace posuwały się powoli, powoli do przodu, to niestety nie udało mi się dokończyć nic. Dlatego pokażę Wam, ile udało mi się zrobić czapki. Zrobiłam, no ona, to jest w ogóle dla tych, którzy nie wiedzą, to jest Stockholm Hat z włóczki snefnug z Camarose i to jest kolor lila. Ja tę czapkę robię właśnie dla Feli, której ten kolor poza tym, że bardzo pasuje, to jeszcze ona go uwielbia. Dlatego taką właśnie chcę jej skończyć. Jestem na etapie, właśnie rano podzieliłam sobie robótkę i będę tutaj właśnie zwężać już do góry. Także też już można powiedzieć, że jest na wykończeniu, że najgorsze za mną i że już teraz pójdzie z górki. I taką mam nadzieję i chciałabym, żeby mogła w niej śmigać i przydałoby się do tego zrobić jeszcze jakiś komin. Ale póki co nie planuję, bo no tak jak mówię, z czasem u mnie krucho. Także prawie mam czapkę, prawie mam czapkę. I co Wam chciałam powiedzieć? Dużo czasu poświęcam na rozkręcanie strefy koszulkowej i to bardzo mnie pochłania. A poza tym muszę Wam jeszcze coś pokazać. Dla tych, którzy nie śledzą mnie na Instagramie, bądź może im umknęło, ja postanowiłam zrobić bluzy. Chciałam Wam pokazać, bo powstały dwie bluzy i teraz jestem na etapie stopniowania rozmiarów, ale wiem, że są osoby, które lubią klasyczne kroje. I to jest właśnie ta klasyczna, prosta bluza, taka standardowa. Ona ma zielony haftniter. Bardzo mi się podoba, uwielbiam ją i na pewno ją będę często nosić. Ona jest taka zrobiona pętelką. Ja Was przepraszam, ale widzę te paproszki tu latające i tak. Będzie tylko gorzej, o nie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale akurat świeci tak słońce, że po prostu właśnie te paproszki się tak idealnie pokazują w tej kamerze. Ta jest prosta dla tych, którzy lubią klasykę, a tu jest szara z czarnym haftem, niter, i ona już jest właśnie taka oversize'owa. Taka dla tych, którzy lubią dłuższą bluzę, dłuższe rękawy, żeby była taka opływająca i mieściła to, czego nie chcemy pokazać, bo ja tak też mam i czasem po prostu lubię się schować. Więc są dwie opcje. Chciałabym Wam pokazać, jaka jest różnica. No na pewno tutaj widać różnicę długości. Widać albo nie widać. Widać różnicę długości i długości rękawa. Ten jest też bardziej obniżony, jak wy możecie zobaczyć, i trochę dłuższy.
I ściągacze też są przez to na dole szersze, żeby właśnie była taka bardziej większa. Także tak, z tym działam. Wiem, że jest sporo chętnych. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Każde wasze zamówienie sprawia mi mega radość. No i napędza do działania zdecydowanie. Więc na pewno powstaną te dwie bluzy dla was. Mam nadzieję, że w miarę szybko, tak żeby każda z was mogła taką mieć. Ono i znowu paproszki. I tak, podejrzewam, że teraz, jak powstaną te bluzy, będą jeszcze też koszulki, to myślę, że to będzie już ostatni drop w tym roku, z racji tego, że grudzień bywa różny. Zdecydowanie na pewno ciężki pod względem organizacji dla mnie. Dużo się dzieje i podejrzewam, że pracę, którą jeszcze wykonuję, ciężko by mi było pogodzić z tym, że muszę jeszcze działać nad koszulkami i bluzami, a że od nowego roku rezygnuję z tamtej pracy i będę się mogła skupić tylko na tym, to myślę, że wtedy będzie dla mnie taki większy luz i większe możliwości pod kątem właśnie organizacji tego wszystkiego. Także tak. Jeśli jesteście zainteresowane, to czekajcie, bo niebawem się pojawią i myślę, że w pierwszej kolejności właśnie te szare, chociaż były pytania o zieloną. Zielona by była idealna. Ja myślę, że każdy kolor, który bym nie zrobiła, komuś się będzie podobał. I tak samo jest z koszulkami. Kilka kolorów już właśnie skończyło swój żywot, że tak powiem, jakby ich czas minął. I w miejsce ich będą się pojawiać kolejne kolory. Teraz też dostałam paletę kolorów, może wam pokażę, na kolejny rok. I to są bardzo ładne kolory i wszystkie mi się podobają. Wiem, tak może będzie najłatwiej wam pokazać. O! I podejrzewam, że któryś z tych kolorów na pewno się pojawi w palecie koszulkowej, ale to już myślę, że będę przeprowadzać ankietę na Instagramie, tak żeby każdy, kto chce, mógł zagłosować. No i wtedy zazwyczaj wybieram kolor, który ma najwięcej głosów. A przy tym chciałabym też klasyczną białą koszulkę, bo to było dużo pytań. Także biały kolor jak najbardziej. Ja mam dla siebie wszystkie koszulki, wszystkie kolory koszulek poza magentą. Magenta nie jest moim kolorem, ale było sporo pytań o tą magentę i naprawdę dużo, dużo tych koszulek zeszło. Także tak, to co mi się podoba, niekoniecznie się podoba komuś innemu, a to co komuś się podoba, niekoniecznie będzie podobać się mnie. Dlatego staram się wprowadzać te kolory tak też pod was, nie zawsze pod siebie, żeby każdy był zadowolony i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dobra, kończąc temat bluz, co jeszcze wam chciałam pokazać? Nie wiem, czy pamiętacie moją wzmiankę na temat spódnicy. Ja wam chyba nawet pokazywałam tą spódnicę jeszcze na etapie produkcji początkowej, że tak powiem. Dajcie mi sekundę. Szukam włóczki i nie wiem, gdzie ją mam. A nie mam aż takich zapasów, żeby nie móc jej znaleźć. Ale ewidentnie jej nie widzę. Dobra, pół roku później nie znalazłam. Nie znalazłam tej włóczki. Nie wiem, gdzie ona jest. W każdym razie będę musiała ją znaleźć. Bo skończył mi się motek, drugi motek i przełożyłam ją sobie specjalnie na żyłkę pomocniczą, żeby pokazać wam,
jak ona wygląda. Ja tu mówiłam, że będę wciągać gumkę i tak zrobiłam. Ona ma tutaj gumeczkę. Tak, teraz wygląda na dziecięcą. Ja wiem, ale ja ją sobie przymierzałam i widać już mój zamierzony efekt, czyli właśnie te marszczenia. Ona ma tu takie, spróbuję to rozprostować, takie kliny. Nie wiem, czy to w słońcu będzie widać. Ma takie kliny i te kliny właśnie robią, powodują to, że ta spódnica tak fajnie będzie się marszczyć, a tych klinów będzie jeszcze więcej. Zostało mi tak naprawdę powtórzenie takiej długości do osiągnięcia tego, co bym chciała. I będę ją mierzyć i mam nadzieję, że już wtedy, jak ją przymierzę, to, że to będzie moja długość, którą chciałam osiągnąć i że będzie prezentować się tak, jak bym chciała. No mega mi się podoba. Wam pokażę tak, no na ten moment, mierząc na wysokość spodni z wysokim stanem, to mam ją dotąd. Także trochę jeszcze za krótka, ale jak dodam sobie tutaj drugą taką długość, to myślę, że już będzie taka, no, tak idealnie. Tak idealnie jak dla mnie. Dajcie mi znać, co myślicie o tej spódnicy. Jeszcze czekają blokowanie, a wiem, że ona po blokowaniu trochę się zmieni. Podejrzewam, że nie tak jak spodenki. One się trochę wypełniły, ale nie wiem, jak z tą spódnicą będzie, bo ona jednak jest biała i no, może tam sobie coś prześwitywać, ale jest opcja, że wszyję jakąś podszewkę. Chociaż no nie wiem. Ogólnie chciałam zrobić na nią wzór, ale zobaczę, jak będzie z zainteresowaniem na tę spódnicę. No myślę, że na lato byłaby idealna. Ja też widzę ją z bluzą. Chciałabym to tak połączyć, taką lekko, że tak powiem, elegancką spódniczkę właśnie z taką sportową bluzą i mega mi się to widzi i chciałabym tak zrobić u siebie, także jadę dalej z nią. Powiem tylko tyle, że ten odcinek zajął mi chyba raz więcej niż ten cały, bo tutaj sobie jadę, a tu mam cały czas dodawanie i z każdym i z co drugim rzędem mam coraz więcej oczek. Zresztą możecie zobaczyć, ile tych oczek tutaj jest. No jest tego całkiem sporo i będzie jeszcze dużo, dużo więcej. Także ja jestem mega zadowolona z tego projektu i nie mogę się doczekać, aż będzie gotowa. Ja już będę mogła ją Wam zaprezentować. A teraz ląduję na stercie rzeczy do zrobienia i mogę przejść do ostatniej kwestii. Dobra, jeszcze łyczek kawy. Mogę przejść do ostatniej kwestii, jaką jest kal na Wave Sweater. Kolory, które wybrałam, to takie. No, się będą może ładnie prezentować. I to jest kos od Sadness Garn w kolorze 2611. To jest 62% alpaki, 9% wełny i 29% nylonu. Ale ja, jak dotykam tej włóczki, to nie mogę się doczekać, żeby mieć ten sweter. Jest naprawdę super ta włóczka. Wybrałam taki kolor, ten kolor jest taki beżowy, ale taki jakby ciapkowany, że on jest taki krem z beżem pomieszany i jest, wychodzi tak tweedowo trochę, tylko to jest taki delikatny, tak melanżowo, tylko to jest taki delikatny bardzo melanż. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, jak ta włóczka się prezentuje. A druga włóczka to jest Borsted Alpaka w takim kolorze i to jest numer 6044 i to jest kolor Regata. I w Regacie jest 96% właśnie tej Borsted Alpaki i 4% nylonu. I to jest piękne połączenie. Nie wiem, czy Wam się kojarzy z czymś to połączenie, ale ja się dopiero zorientowałam, jak te włóczki do mnie przyszły, że mój
że mój porcelan sweter jest prawie identyczny, z tym, że tam jest szara włóczka, typowo szara, a tu jest jednak beż. Chciałam, żeby był właśnie taki cieplejszy odcień, a fale były takie wyraziste właśnie w tym kolorze, ale dokładnie w tym kolorze robiłam porcelanę, właśnie te wzorki. Także będę miała bardzo podobne kolorystycznie swetry, choć tak naprawdę totalnie różne. Włóczki, które do mnie przyszły, są ze sklepu Między Drutami i ja w ramach współpracy z Kasią dostałam te włóczki na ten sweter i będę robić ten sweter z Wami w kalu, także jeśli jesteście chętne, to możecie skorzystać i kupując wzór i korzystając z kodu Knit Estory, ja Wam to podam w opisie, dostaniecie rabat na wzór. I niezależnie, czy chcecie dziergać teraz ze mną sweter, czy chcecie go dziergać za rok, każdy może skorzystać z tej zniżki. Także śmiało korzystajcie. Tam jest 20% rabatu na ten wzór. A w kalu, jak już dostanę od Was potwierdzenie zakupu wzoru albo fragment tego wzoru, to w grupie na Facebooku na te właśnie dedykowane włóczki dostaniecie rabat 15%. Ale z racji, że nie wszyscy chcą dziergać właśnie z tych dedykowanych włóczek, możecie szukać zamienników i jak najbardziej dołączać do kalu. To nie jest tak, że musicie wybrać tę włóczkę. Możecie wybrać swoją i jak najbardziej dołączyć. Wiem, że to połączenie włóczek, które ja wybrałam, wychodzi dość dużo i wiem, że nie każdy jest w stanie tyle sobie na przykład pozwolić na ten sweter, dlatego też zdecydowałyśmy z Kasią, że do tych włóczek dołączy jeszcze włóczka Poppy i włóczka Tridiskern, czyli ta pierwsza, którą ja chciałam wybrać. I tylko powiem, jeśli mi się plany nie zmienią, ja chciałabym zrobić drugi taki sweter właśnie z tej Tridiskern. Ona jest bardziej taka rustykalna, ta włóczka, ale po prostu przepadłam za jednym połączeniem kolorystycznym i chciałabym właśnie z tej włóczki to zrobić. I to jest włóczka tak naprawdę o połowę tańsza od tej, ale musicie się liczyć z tym, że jest właśnie taka rustykalna i może gryźć, chociaż ja zazwyczaj pod swetry noszę coś i nie przejmuję się totalnie tym właśnie gryzieniem. Projektantka też ma taki wysoki kołnierz w tym swetrze, ale widziałam też, że osoby robiące ten projekt właśnie robiły tak, że po prostu robiły podwójny jakby ściągacz i chyba zamykały to, co było tutaj otwarte, właśnie tak, żeby ten ściągacz był niżej, żeby chyba nic po prostu ich tam nie podgryzało, albo po prostu, żeby był bardziej taki klasyczny. Myślę, że bardziej użytkowy w przypadku noszenia go. Nie wiem, jakbym szła do sklepu, to podejrzewam, że jakbym miała taki sterczący kołnierz z wełny norweskiej, to byłoby mi ciepło i byłby mnie na pewno podgryzał. A przy takim wykończeniu właśnie podwójnego ściągacza, ten ściągacz kończy się niżej i myślę, że mniej by mnie to uwierało. Tak. Pokażę Wam teraz próbkę, jaką zrobiłam właśnie z tej włóczki. Jak się prezentuje. No, cały czas mi to słonko tu wpada. Te fale wyglądają genialnie. Ja bym już chciała zacząć dziergać ten sweter, ale muszę się jeszcze chwilę wstrzymać i wykorzystując ten czas, chcę naprawdę skończyć to, czego jeszcze nie skończyłam, a powinnam. Także czwartego rusza kal i możecie wydziergać ze mną ten oto sweter w grupie kalowej na Facebooku. Także jeśli jesteście chętni, to Was bardzo serdecznie zapraszam. Pamiętajcie o kodzie rabatowym na wzór, chyba że już swój macie, i kodzie rabatowym, który będziecie miały na włóczki dedykowane przeze mnie właśnie jest podany też w tej grupie, także będziecie mogły z niego skorzystać. Kal trwa od 4 listopada do połowy grudnia, a rabat na wzór i na włóczki. Na wzór macie tak samo długo,
jakby do zakończenia kalu, a na włóczki macie do końca listopada. Także całkiem sporo czasu i możecie jeszcze się zdecydować i dołączać też w trakcie kalu, bo nie jest powiedziane, może ktoś się zdecyduje w trakcie i jeszcze zdąży. To jest tak naprawdę 1,5 miesiąca, więc całkiem sporo i mam nadzieję, że dużo kolorowych, falistych swetrów powstanie. Także tak. I co, moi kochani, chyba powiedziałam Wam wszystko w tym vlogu. Bardzo jestem podekscytowana na ten kal, bo chciałam ten sweter zrobić tak naprawdę odkąd wyszedł i wiem, że zaraz to się wydarzy, więc bardzo się cieszę. Niezależnie ile osób weźmie udział w tym kalu, ja będę przeszczęśliwa, że uda mi się zrobić mój i będę kibicować tym, którzy robią razem ze mną i że będziemy się wspierać i będzie cudownie. Także dajcie mi znać, czy już jesteście w kalu, czy macie zamiar dołączyć, albo jakie macie plany teraz, co dziergacie ciekawego. Ja chętnie poczytam i myślę, że widzimy się w komentarzach, pogadamy sobie może trochę. Ściskam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki. Życzę Wam pięknego poranka, popołudnia, wieczoru, w zależności kiedy czytacie, w zależności kiedy oglądacie. Także do zobaczenia, buziaki. Cześć. Kochani, jeszcze dwie ważne rzeczy, o których zapomniałam Wam powiedzieć. Pierwszą jest kal na kapcie, który prowadzi nocna dziewiarka Madzia. I Madzia ten kal prowadzi na Facebooku. Jeśli chcecie dołączyć, to wszystkie informacje znajdziecie w jej najnowszym vlogu. I zachęcam Was bardzo serdecznie. Ja się cały czas waham, bo chętnie bym takie kapcie zrobiła, ale po prostu czasowo podejrzewam, że po prostu mi się nie uda. Ale wiem, że dużo osób dołącza do tego kalu. Kal jest bezpłatny. Madzia będzie miała dla Was film instruktażowy i będziecie mogły wspólnie wydziergać kapcie z zapasów na przykład. Jeśli macie jakieś włóczki w zapasach, to myślę, że idealnie się mogą nadać właśnie na takie kapcie, które później trzeba sfilcować i to, czego nie lubimy, co mogłoby się wydarzyć z swetrem, jest tutaj wskazane. Także bardzo serdecznie Was zachęcam do udziału w tym kalu. A drugą sprawą jest spotkanie dziewiarskie, które będzie organizowane przez Dominikę Tojamika na Instagramie. I Dominika to spotkanie będzie organizować u siebie w Poznaniu. Wszystkie szczegóły na temat tego spotkania znajdziecie u niej w profilu i mam nadzieję, że jeśli jesteście z Poznania albo okolic, to uda Wam się wskoczyć do Dominiki i spędzić wspólnie miło czas, a wiem, że Dominika naprawdę robi sporo a propos tego spotkania i że naprawdę, naprawdę warto tam się zjawić, jeśli macie taką okazję. To spotkanie będzie 16 listopada, także jeśli jesteście z okolic albo chcecie się wybrać na wycieczkę do Dominiki, wspólnie podziergać, porozmawiać i spędzić miło czas, to zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie.